Miniony rok 2011 w obszarze współpracy międzynarodowej był dla Najwyższej Izby Kontroli rokiem niezwykle pracowitym. Przede wszystkim zakończyliśmy 3-letnią prezydencję w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, w EUROSAI. Przez 3 lata, począwszy od kongresu, 7. kongresu EUROSAI w Krakowie w 2008 roku, pan prezes Jezierski sprawował przewodnictwo w tej organizacji, przewodniczył pracom zarządu, a wspierała go w tym właściwie cała Izba, oczywiście Wydział Współpracy z Zagranicą, teraz przemianowany na Wydział Spraw Międzynarodowych, był takim oddziałem frontowym, ale właściwie wszystkie departamenty i delegatury w ten czy inny sposób brały udział w sprawowaniu polskiej prezydencji, która jest dobrze bardzo oceniana w tej organizacji społeczności, w Europejskiej Społeczności Najwyższych Organów Kontroli, jako niezwykle aktywna, proponująca wiele nowych projektów, nowych inicjatyw. W połowie roku w Lizbonie odbył się 8. kongres EUROSAI, podczas którego pan prezes Jezierski przekazał już tak oficjalnie przewodnictwo w zarządzie swojemu portugalskiemu koledze, panu prezesowi de Oliveira Martins. Fizycznie było to przekazanie kryształowego symbolu organizacji i bardzo dobrze pamiętam ten moment, był on bardzo wzruszający. Było bardzo mi miło słyszeć taką burzę oklasków, którą sala nagrodziła pana prezesa Jezierskiego i Najwyższą Izbę Kontroli za 3-letnią pracę właśnie jako przewodniczący zarządu. Drugim wydarzeniem, o którym chciałabym powiedzieć, podsumowując współpracę międzynarodową Najwyższej Izby Kontroli w roku 2011, jest przyjęcie przez ten sam kongres pierwszego w historii EUROSAI planu strategicznego. To jest niezwykle doniosłe wydarzenie, gdyż EUROSAI istnieje już ponad 20 lat i do tej pory nigdy takiego dokumentu nie przyjęto, nie uchwalono, co świadczy o tym, że organizacja trochę dryfowała, tak od zarządu do zarządu, od kongresu do kongresu. Teraz mamy priorytety, kierunki, jest to przemyślane w perspektywie 6-letniej. Także to świadczy niezwykle dobrze o takim myśleniu menedżerskim, jakie przyjęła Najwyższa Izba Kontroli, sprawując prezydencję w EUROSAI. Podczas tego samego 8. kongresu w Lizbonie miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, również niezwykle ważne. Było to przedstawienie raportu z kontroli równoległej, którą koordynowała Izba, konkretnie Departament Zdrowia. Była to kontrola programów, które mają na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, czyli temat niezwykle ważny właściwie w każdym kraju. I wzięło w nim udział kilkanaście najwyższych organów kontroli. Było to ogromne przedsięwzięcie. Zazwyczaj w kontrolach koordynowanych, międzynarodowych, bierze udział kilka instytucji. Tutaj było kilkanaście. Tyle się zgłosiło, kiedy prezes NIK wysłał zaproszenie. I to był również ogromny sukces Izby. Tu może warto wspomnieć o kontrolach międzynarodowych jako takich, że ta forma współpracy między najwyższymi organami kontroli ciągle zyskuje na znaczeniu. Najwyższe organy kontroli coraz bardziej doceniają korzyści, jakie płyną z wymiany właśnie metodyki, z możliwości pozyskania wiedzy, jak dany problem został rozwiązany w innym kraju. To jest również niezwykle cenne dla adresatów tych raportów, czyli na przykład dla rządów, które wykonują te działania, które są przedmiotem audytu. Kolejną inicjatywą prezydencji, o której tu jeszcze chciałabym wspomnieć, jest Seminarium Rzeczników, które odbyło się w Warszawie w maju ubiegłego roku. Przyjechali do nas rzecznicy z ponad 20 krajów, z ponad 20 najwyższych organów kontroli z całej Europy i rozmawiali o tym, jaką politykę komunikacyjną poszczególne instytucje prowadzą, jak współpracują z dziennikarzami, jak informują obywateli, jak współpracują z parlamentem. I co interesujące, to, że właściwie każda izba ma tutaj trochę inne tradycje w tym względzie. Wiele najwyższych organów kontroli zmienia obecnie swoją politykę komunikacyjną, bo zmienia się otoczenie, prawda? Rola mediów, także elektronicznych, rośnie i na to trzeba reagować. I ta inicjatywa prezesa świetnie się wpisała właśnie w realia, które nas otaczają. I zaprosiliśmy do udziału w tym seminarium, właściwie zaprosił rzecznik NIK, Paweł Biedzia, który prowadził to seminarium.
zaprosił dziennikarzy, zaprosił specjalistów od public relations i to seminarium było niezwykle żywiołowe. No, byli tam rzecznicy, czyli ludzie, którzy lubią i umieją mówić, więc z przyjemnością można było posłuchać właśnie, jak wymieniają się informacjami. I co zaobserwowaliśmy, Najwyższa Izba Kontroli chyba jest jednym z tych NOK-ów, które prowadzą bardzo, bardzo aktywną politykę komunikacyjną, informacyjną. I inne NOK-i z zaciekawieniem dowiadywały się o tych ostatnich między innymi zmianach, które u nas prowadzono w tym zakresie. Kolejnym ważnym wydarzeniem mijającego roku było sprawowanie przez NIK przewodnictwa w podkomisji INTOSAI do spraw standardów kontroli wewnętrznej. INTOSAI to globalna organizacja skupiająca najwyższe organy kontroli. Podkomisja do spraw standardów kontroli wewnętrznej jest częścią komisji do spraw standardów zawodowych dla najwyższych organów kontroli. Ona przede wszystkim wypracowuje standardy, jak mówi sama nazwa. Te standardy nazywają się ISSAI i są odpowiednikiem standardów, które funkcjonują w audycie w sektorze prywatnym. I mają być taką próbą jakości. Czyli jeśli najwyższy organ kontroli mówi, stosujemy ISSAI, to znaczy, że raporty, że jego audyty są godne zaufania, można na nich polegać. Chciałabym tutaj dodać, to się nie wiąże bezpośrednio z INTOSAI, ale w dobie kryzysu coraz częściej mówi się, że audyt publiczny powinien zyskać na znaczeniu, gdyż w minionych dekadach audytorzy prywatni no, zajęli dużą część tego rynku audytu. Jak wiemy, nie zawsze to wyszło gospodarce na zdrowie. I teraz na przykład Bank Światowy sięga właśnie po najwyższe organy kontroli, czyli po publicznych audytorów przy kontrolowaniu projektów finansowanych ze swoich pożyczek. Tak się dzieje w Polsce i Najwyższa Izba Kontroli wykonuje, także w ubiegłym roku to robiła, wykonuje audyty dla właśnie Banku Światowego. To jest taki trend, który pojawił się w ostatnich latach. Warto tu o nim wspomnieć. W drugiej połowie ubiegłego roku prezes NIK podjął decyzję, że w tym roku, w 2012, NIK zostanie poddana przeglądowi partnerskiemu. Wezmą w nim udział najwyższe organy kontroli z Danii, Austrii, Holandii i Litwy. I one już rozpoczęły swoją pracę. Pod koniec roku poznamy rezultat tej pracy. Przegląd partnerski, po angielsku peer review, to próba odpowiedzi na pytanie, kto kontroluje kontrolerów. To pytanie pada w wielu krajach i najwyższe organy kontroli, które są jedynymi tego typu instytucjami w danym kraju, proszą podobne instytucje z innych krajów, aby przeprowadziły przegląd. Jest to rodzaj audytu, choć jest on mniej formalny, w zakresie, w jakim sobie tego życzą. My poprosiliśmy o przegląd, który będzie głównie poświęcony naszej procedurze kontrolnej. I pod koniec roku 2012 poznamy rezultaty tego przeglądu. I dlaczego przeglądy cieszą się takim dużym powodzeniem? Przede wszystkim dlatego, że ci, którzy sprawdzają, są kompletnie niezależni. Oni tutaj, Duńczycy, litewscy, czy holenderscy, czy austriaccy audytorzy, nie mają tutaj żadnych interesów w naszym kraju, nie są powiązani z nikim i tak dalej. Więc można polegać na raporcie, który przedstawią. Ostatnim wydarzeniem z zakresu współpracy międzynarodowej w mijającym roku, o którym chciałabym powiedzieć, jest udział prezesa Jezierskiego w warsztatach, które zorganizował Bank Światowy dla Najwyższego Organu Kontroli Iraku. Były to warsztaty poświęcone głównie planowaniu właśnie strategicznemu, a także temu, jak przekształcać najwyższy organ kontroli, który funkcjonował w państwie niedemokratycznym, jak go dostosowywać do warunków demokratycznych. Jak wiadomo, Najwyższa Izba Kontroli także przeszła taką transformację i właśnie pan prezes Jezierski tymi doświadczeniami podzielił się z kolegami z Iraku podczas warsztatów, które odbyły się na początku grudnia 2011 roku. Mówiąc o warsztatach dla Najwyższego Organu Kontroli Iraku, nasuwa mi się taka refleksja, że na przestrzeni ostatnich około 10-15 lat zmieniła się rola NIK w społeczności międzynarodowej. Podczas gdy wcześniej Izba była przede wszystkim biorcą, tym, który się uczył od innych,
potrzebował doświadczeń innych, wiedzy innych, pomocy innych. Tak teraz oczywiście Izba nadal uczestniczy w tej wymianie i uczy się od innych, bo to nigdy nie ustanie, ale coraz częściej i właściwie przede wszystkim jest teraz dawcą. Udostępnia swoich ekspertów, udostępnia swoją wiedzę, dzieli się swoimi doświadczeniami i inni są tego bardzo ciekawi, chcą uczyć się od nich. Myślę, że niezwykle dobrze świadczy to o rozwoju instytucjonalnym Izby na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i myślę, że jest to w ogóle bardzo dobry kierunek.